Czołem moi drodzy, witam was bardzo serdecznie 6 listopada 2017 roku. Przed wami kolejna dawka nowości ze świata MMO. Pod spodem w komentarzach koniecznie napiszcie, co wam się spodobało, bowiem od dzisiaj w kolejnych Daily Newsach będą pojawiały się najciekawsze komentarze z poprzedniego odcinka. Zatem zachęcam do działania, przy okazji zostawienia łapki w górę oraz strzelenia suba, a my zaczynamy. Wiecie, co będziemy robić 11 listopada? W tym dniu będziemy oczekiwać wieści z dalekiej Korei Południowej, gdzie firma NCSoft oficjalnie ujawni swój kolejny projekt. Prawdopodobnie będzie to ktoś z owej dwójki, albo projekt Orca, wielki MMORPG, który podobno ma zatrząść mobilnym rynkiem, albo projekt A2, czyli tajemniczy tytuł, pod którym ukrywa się, tak przynajmniej spekulują fani, druga część Iona. Od premiery pierwszej części gry minęło już 9 lat, więc w sumie wypadałoby coś odświeżyć. Tibia dostanie własny bestiariusz, gdzie będziemy kolekcjonować informacje na temat wszystkich potworów w grze. Co ciekawe, aby odblokować nowego stworka, będziemy musieli go znaleźć i zabić. Wtedy otrzymamy dostęp do podstawowych statystyk bestii, chociaż im więcej zabójstw dokonamy, tym więcej szczegółów poznamy. Podobny system znamy na przykład z Black Desert. Zabij, naucz się, miej informacje. Razem z bestiariuszem do gry wejdą również uroki, czyli specjalne bonusy ofensywne lub defensywne, pośrednio związane z odblokowanym stworem. W Final Fantasy XIV w końcu udało się pokonać najtrudniejszą jak dotąd przeciwność losu, czyli Unending Coil of Bahamut, poziom Ultimate. Czynu tego dokonano po 11 dniach od udostępnienia rajdu. Override pojawił się w grze 24 października 2017 roku i już niemal od pierwszych dni był czołowym tematem Reddita Final Fantasy. Nawet streamy z walki na Twitchu wzbudzały ogromne zainteresowanie na tej platformie. Cóż można więcej dodać? Miejmy nadzieję, że MMORPG w przyszłości również będą dodawały wyzwania dla nielicznych, a drużynie wygranych gratulujemy. Capcom poinformował, że Monster Hunter World nie będzie zaopatrzony w skrzynki z łupami, czyli lootboxy. Jeżeli kiedykolwiek miałyby się pojawić, to jedynie w odległej przyszłości. Niemniej deweloperzy podkreślają, że jest to mała szansa i raczej w zasadzie niemożliwa. Twórcy podkreślają, że rdzeniem zabawy w Monster Hunter World są polowania. Z nimi związana jest ekscytacja oraz radość z ubicia przeciwnika. No i w sumie fajnie. Jako przypominajkę dodamy, że Monster Hunter World będzie dostępny po polsku, dzięki Cenega, a 9 grudnia posiadacze konsol PlayStation 4 przetestują grę w wersji beta. Już 15 listopada będziecie mogli sprawdzić, czym jest prawdziwy Dziki Zachód. Wtedy bowiem startuje Early Access Wild West Online, więc jeżeli cierpicie na nadmiar pieniędzy, możecie nabyć ten tytuł i go przetestować. Premiera zapowiedziana jest na koniec tego roku, ale istnieje spora szansa na jej przesunięcie. Jeżeli zatem klimat Dzikiego Zachodu do was przemawia, niestraszny wam niepewny projekt, a do tego lubicie sandboxową rozgrywkę, to być może Wild West Online jest dla was. Linka do wczesnego dostępu, podobnie jak całą resztę newsów opisywanych dzisiaj, znajdziecie w opisie filmu. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Który news podobał wam się najbardziej? Podyskutujcie, napiszcie coś ciekawego w komentarzu. Ktoś z was trafi do kolejnego materiału. A teraz żegnamy się z wami, do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie, cześć i nie zapomnijcie strzelić lajka oraz suba. Pa, pa!